Pod oddział na prawo patrz. Poczet flagowy. Do podniesienia flagi państwowej marsz. W gminie Międzyrzec Podlaski w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej powstała z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą w Wysokim, Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim oraz Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Karola Krysińskiego w Rudnikach. Na jej realizację organizatorzy pozyskali dotację ze środków programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 w ramach programu dotacyjnego Koalicje dla Niepodległej Wiktoria 1920. Wystawa, którą dzisiaj Państwo obejrzycie, składa się z 16 wielkoformatowych plansz poświęconych problematyce Bitwy Warszawskiej. Mówi o jej przyczynach, przebiegu i znaczeniu dla odbudowy państwowości polskiej, uwzględniając jednocześnie kontekst lokalny międzyrzeczyzny. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rok 2020 ustanowił rokiem Bitwy Warszawskiej. Z perspektywy czasu każdy z nas zastanawia się zapewne i z własnej wiedzy, którą posiada, jakie znaczenie miało... Międzyrzec Podlaski, dzień dobry panie wójcie, witamy w Rzeczycy w dzień i w momencie szczególnym. Dwa wydarzenia takie, o których wójt wspomina podczas swojego przemówienia, związane są z Bitwą Warszawską i Międzyrzecem Podlaskim i tą ziemią. Panie wójcie, no właśnie, czym jest to wydarzenie, jakie to wydarzenia wspomnieniowe i czy ta pamięć powinna być kontynuowana, tym bardziej, że mamy tutaj na miejscu bohaterów. No tak, odkąd zostałem wójtem gminy, staramy się prowadzić taką regionalną historię, przybliżając i odkrywając na nowo zapomniane postacie ziemi międzyrzeckiej i wydarzenia z ziemi międzyrzeckiej, z gminy Międzyrzec Podlaski. Nazwaliśmy to Ocalić od zapomnienia i rokrocznie staramy się jedno wydarzenie właśnie poświęcić odkrywaniu na nowo w pamięci ludzkiej tych, którzy odeszli, czy też wydarzenia, które były ważne i działy się na tym terenie. W rocznicy Bitwy Warszawskiej, jesteśmy co prawda we wrześniu, jak wszyscy wiemy, bitwa miała miejsce w sierpniu, a ten czas dzisiejszy był podyktowany między innymi otrzymaniem dofinansowania i koniecznością realizacji całego projektu. Postanowiliśmy przypomnieć dwie postacie z ziemi międzyrzeckiej, dwóch bohaterów, którzy urodzili się tutaj, w tej miejscowości Rzeczyca, a chcę bardzo mocno podkreślić, że z odzyskaniem niepodległości, z Bitwą Warszawską, mamy takie postacie praktycznie w każdej miejscowości. Zapewne przyjdzie czas, aby skatalogować, aby przywrócić pamięci ludzkiej jak najwięcej osób związanych z walką o niepodległość, związanych z tworzeniem tego nowego państwa, które w 18 roku nagle wybuchło, a już dwa lata później musiało przeciwstawić się nawale bolszewizmu i chronić swoją stolicę, swój kraj przed inwazją bolszewicką. Zresztą te nasze granice, ta nasza polskość we krwi się rodziła i w licznych wojnach i bojach, bo tylko siłą mogliśmy podkreślić swoją determinację i swoją chęć bycia na mapie politycznej Europy.
Dzisiaj przypominamy mieszkańcom dwie postacie, mianowicie naszych bohaterów, kapitana Zakrzewskiego i Tarkowskiego, którzy urodzili się tutaj, którzy brali udział w walce o niepodległość, którzy brali udział w legionach Piłsudskiego, ale również którzy oddali swoje życie, tak jak Tarkowski, w walce o tą niepodległość właśnie w tym roku 20. Myślę, że takie smaczki z historii ziemi międzyrzeckiej, z historii gminy Międzyrzec utwierdzają nas wszystkich w przekonaniu, że małe, niewielkie rzeczy mogą stworzyć wielką sprawę. Tak jak każdy z nich po prostu służył, tak jak najlepiej potrafił, a w konsekwencji możemy żyć dzisiaj w wolnym kraju. Polska ledwo wybiła się na niepodległość. Skąd taka eksplozja patriotyzmu? Ano, jeśli chodzi o patriotyzm, mimo że nie mieliśmy własnego państwa, to jednak wychowanie patriotyczne towarzyszyło wszystkim kolejnym pokoleniom Polaków, o czym świadczą kolejne też wyzwania, jakim była epopeja napoleońska, powstanie listopadowe i bitwa pod Międzyrzecem, też i na tych terenach, powstanie styczniowe, działalność Karola Krysińskiego. Pragnę w imieniu własnym oraz koalicjantów serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierali realizację projektu. To wydarzenie, ten sukces ma wielu ojców i są też matki. Są matki, tak. Przede wszystkim chyba są matki. No tak, pomysł powstał. Projekt wymagałby zawiązać koalicję i tą koalicję zawiązaliśmy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i ze szkołą w Rudnikach. Właściwie to z paniami dyrektorkami, bo tak się wydarzyło, że we trzy napisałyśmy ten projekt, z czego jestem bardzo dumna i cieszę się, że udało się go napisać i że przeszedł, zdobył dużą liczbę punktów. No i dzisiaj realizujemy, mamy uroczyste otwarcie wystawy. Ale Chodzińscy to się chyba zasłużyli bardziej nawet. No tak. Bardzo mi miło było, kiedy pan wójt wymienił również i podziękował mojemu mężowi. Tak, rzeczywiście w tym projekcie dużo było pana Chodzińskiego. Jestem mu wdzięczna za to, ale to chyba tak jest, że sobie w małżeństwach trzeba pomagać. Gdybyśmy mogli opisać te poszczególne plansze, najciekawsze dla mnie również, przyznam, że po raz pierwszy część zdjęć widzę i to nawet tych bardzo, bardzo starych z okresu właśnie 1920 roku. Materiał merytoryczny do wystawy przygotował pan dr Kalinowski. Jest znakomity w tym, co robi, jest pasjonatą, świetnym fachowcem, więc jakby tutaj położyliśmy nacisk i właściwie zaufaliśmy jego doświadczeniu i umiejętnościom wiedzy. Więc pan doktor ten materiał przygotowywał. Jeśli chodzi o planszę, chcieliśmy, by był to tak ułożony, tak przygotowany materiał i zdjęcia, by trafił do każdej grupy wiekowej. Żeby każdy mógł sobie na spokojnie przeczytać, pobyć z tą historią, pooglądać zdjęcia. Przeanalizować. Bez jakiegoś takiego przygotowania dużego, historycznego, merytorycznego. Właściwie żadnego nie wymaga ta wystawa. Myślę, że fajnym jest to, że udało się zrealizować tą wystawę w taki sposób, że ona jest dostępna i warunki, które mamy teraz, ograniczenia, ona jest po prostu uodporniona na to. Jest bezpieczna. W Rzeczycy dzisiaj początek peletonu, właściwie takiej podróży po gminie, tego właśnie, co widzimy za panią, czyli wystawy poświęconej Bitwie Warszawskiej i temu, co działo się w Międzyrzecu i w regionie, na ziemi międzyrzeckiej w tym czasie. W Rzeczycy zaczynacie, ale to nie koniec.
Tak, to nie koniec. Ta wystawa, która znajduje się właśnie za mną, powędruje razem z Rzeczycą jeszcze do 11 miejscowości na terenie naszej gminy. Startujemy dzisiaj, czyli 6 września w Rzeczycy. W Rzeczycy wystawa będzie 3 dni i w zasadzie w każdej miejscowości wystawa będzie 3 dni. Pojedzie jeszcze do Krzewicy, Korzuszek, do Mań, do Rogoźnicy, do Przychód, Jelnicy, do Strzaków, do Tłuśćca, Halas, do Sitna i zakończymy na Wysokim. Także w sumie 12 miejscowości na terenie naszej gminy ta wystawa plenerowa obiedzie.